Cześć, ja jestem Anjon i wczoraj natchnęła mnie rozmowa na czacie klanowym na temat damage'u na hydrze. To, co dzisiaj chciałem wam pokazać, wydaje się dość oczywiste, ale czasem nie zwracamy uwagi na to, jakiego typu nukerów używamy na jakim poziomie hydry. Mam tu na myśli nukerów normalnych, których damage skaluje się na bazie odpowiednich statów samego nukera, i nukerów max HP którzy zadają tym więcej obrażeń, im więcej przeciwnik ma max HP. Taki damage jest co prawda ograniczony w większości przypadków do 10% HP bossa na jednego hita, ale i tak są to bardzo duże liczby. Do mojego testu wybrałem dwie panie, które nie dość, że świetnie wyglądają, to jeszcze obie są ostre jak brzytwa. Mowa oczywiście o Whisper i Coldheart. Whisper jest nukerką, która na swoim A2 ignoruje cały defense przeciwnika, który jest pod wpływem Weekend, a jej A3 uderza dwa razy i gwarantuje kolejną turę, jeśli oprócz Weekend przeciwnik ma na sobie również Decrease Defense. Jej damage skaluje się na bazie ataku, a mnożniki wynoszą odpowiednio na A1 4, na A2 3 i 8, a na A3 2 i 6. Dodatkowo ma bardzo użyteczny pasyw, który daje jej niewielką, ale jednak szansę na dodatkową turę, jeśli uderzy krytycznie i zwiększa damage, jaki zadaje ona bossom. Jej zestaw umiejętności sprawia, że jest idealną kandydatką do setu Relentless. Chcemy, żeby ruszała się jak najczęściej, a ponieważ EA2 i tak ignoruje cały defense celu, nie musimy polegać na bonusach z setów, które zapewniają ignorowanie defensu. Natomiast Coldheart to bezsprzecznie najlepsza rarka w grze. Obrażenia na jej skillu A3 są oparte w przeważającej większości na max HP przeciwnika, dzięki czemu można ją znaleźć w wielu nawet endgame'owych teamach. Zanim przejdziemy do testu damage'u, pokażę Wam jeszcze tylko jak obie panie są ubrane i jakie mają masterki. Zwróćcie uwagę, że Coldheart nie potrzebuje 100% crit rate'u, ponieważ na skillu, na którym zadaje najwięcej uszkodzeń, ma wbudowane zwiększone szanse na obrażenia krytyczne. I spójrzmy jeszcze tylko na masterki. Coldheart to jeden z niewielu przypadków, w których wybieram Flawless Execution jako masterkę trzeciego poziomu. I jeszcze Whisper. Tak jak sugerowałem, ubrałem ją w Relentless. Jej całkowite staty również nie uwzględniają pełnego crit rate'u. Ona również na jednym ze swoich skilli zwiększa sobie sama szansę na te obrażenia krytyczne. Aczkolwiek tutaj można się już nad tym zastanowić, ponieważ i A1 i A3 nie mają tych zwiększonych szans. W teście, którym Wam pokażę wrzucam increase crit rate, także ma zawsze 100% szansę. I jeszcze zerknijmy na jej masterki. I zdaje się, że nawet nie są wymaksowane. Natomiast wybrałem dla niej Warmastera i będę musiał przy najbliższej okazji dokończyć farmienie dla niej skroli. Test przeprowadzę osobno dla każdej z tych czempionek: jeden na hydrze Normal, a drugi na hydrze Nightmare. Obie panie mają Affinity Void, dzięki czemu unikamy weak hitów. Dla obydwu przygotowałem zestaw tych samych buffów i obie będą atakować tą samą głowę czyli Head of Suffering. Ta głowa charakteryzuje się największym HP i defensem ze wszystkich głów. Przed atakiem umieszczę jeszcze na niej decrease defense i weaken. Każdy test przeprowadzę 4 razy i obliczę średni damage na poziomie normal i na poziomie nightmare. Zacznie Whisper na poziomie normal od swojego A3, to podwójny hit, a średnie uderzenia to nieco ponad 88 tysięcy. I teraz jej A2, który ignoruje cały defense przeciwnika i średnie uderzenia na nim to 311 tysięcy. Sprawdźmy teraz poziom Nightmare. Tutaj średni damage na A3 wynosi 52 730. I teraz sprawdźmy A2. Średni damage 289,5 prawie 1000. Podsumowując, Whisper, która na swoim A3 zadaje podwójne obrażenia na poziomie nightmare zrobiła tylko 60% damage'u, który robiła na poziomie normal. Natomiast nie widać większych różnic na jej A2, które ignoruje cały defense celu. Jednak z powyższej tabeli wynika, że żeby osiągnąć jak największe obrażenia, należy Whisper umieścić w teamie na poziomie normal. A drugi wniosek jest taki, że im więcej defensa ignorujemy, tym mniejsze są różnice w damage'u pomiędzy poziomami. I sprawdźmy teraz, jak sytuacja będzie się przedstawiała w przypadku Coldheart, która ma atak max HP. Zaczniemy od poziomu normal i tutaj, jak być może przewidzieliście, osiągnęliśmy cap damage'u, jaki może zadać. Dlatego wynik we wszystkich czterech przypadkach jest dokładnie taki sam. I wynosi nieco ponad 137 tysięcy damage'u, co stanowi dokładnie 10% HP Head of Suffering na poziomie normal. Przenieśmy się teraz na poziom Nightmare. I tu również bez niespodzianek, osiągnęliśmy maksymalny damage jaki mogliśmy, czyli dokładnie 10% max HP głowy. Daje nam to bagatela 375% większy damage niż na poziomie normal. Także zdecydowanie warto używać czempionów max HP na jak najwyższym poziomie hydry, bo dzięki temu zdobędziecie więcej punktów. Warto również takimi czempionami atakować głowy, które mają więcej HP. I tutaj głównym kandydatem jest właśnie Head of Suffering. Podzielcie się w komentarzach, kogo macie jako głównego nukera Max HP, a kto zadaje damage na poziomie normal w waszych teamach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!